Państwu. Witam na briefingu prasowym prezesa Rady Ministrów pana Mateusza Morawieckiego na terenie stopnia wodnego Walczyce. Panie premierze, bardzo proszę o zabranie głosu. Ten stopień wodny, jak przed chwilą dowiedziałem się, to największa tego typu inwestycja hydrotechniczna w Polsce i wiele lat wcześniej takich inwestycji nie było, ale my teraz ruszamy z wieloma takimi inwestycjami, bo one są cywilizacyjnie ważne dla Polski. To nie jest tylko stopień, można powiedzieć, wodny, stopień na Odrze, ale to jest również pewien szczebel cywilizacyjny. Kolejny stopień na drodze do szybszego rozwoju gospodarczego. Polska w porównaniu do Europy Zachodniej zatrzymuje stosunkowo mało wody, około 4 miliardy metrów sześciennych w tej wpływającej do Bałtyku. Mamy potencjał, żeby zatrzymywać więcej, co najmniej dwukrotnie więcej, ale potrzebne do tego są ogromne, skomplikowane prace, z którymi ruszyliśmy w 2016 i 2017 roku. Ten stopień wodny tutaj jest najlepszym dowodem na to, że to właśnie pan minister Marek Gróbarczyk, że to pan prezydent Andrzej Duda poprzez uporczywe domaganie się rozwoju właśnie drogi wodnej na Odrze. W innym przypadku mówimy też o Wiśle, że zaczynamy przeprowadzać wielkie cywilizacyjne projekty. To była bardzo duża inwestycja. Inwestycja, która rozpoczęła się w 1997 roku i potem przez szereg lat nic się nie działo. Aż do roku 2000, czy nic, czy niewiele, bardzo niewiele się działo. Tutaj, jak powiedziała mi pani dyrektor, pani inżynier, sterczały druty przez szereg lat i straszyły. W 2017 roku poprzez finansowanie tego z budżetu ruszyły te prace z kopyta. I dzisiaj widzimy tego efekt. Widzimy tutaj cały kompleks, bo to nie tylko stopień wodny, ale to w ramach tego stopnia można powiedzieć jas klapowy, to elektrownia wodna, to liczne obiekty, które tutaj łatwo dostrzec. Dziękuję.